W tym filmie opowiem Wam o twierdzeniu, które się nazywa twierdzenie o trzech ciągach. Powiedzmy, że mamy trzy ciągi: ciąg A, ciąg B i ciąg C. Za chwilę sformułuję to samo twierdzenie również dla funkcji, i to twierdzenie nazywa się wtedy twierdzeniem o trzech funkcjach. Oprócz tego, to twierdzenie ma również taką żartobliwą nazwę nazywa się je czasami twierdzeniem o milicjantach, albo bardziej współcześnie twierdzeniem o policjantach. Skąd ta nazwa żartobliwa, to Wam wyjaśnię na końcu filmu. Będzie taki suspens i będzie motywacja do tego może, żeby obejrzeć film do końca. Czy Powiedzmy, że mamy takie trzy ciągi i one spełniają taką relację, że odpowiedni wyraz ciągu A jest zawsze nie większy niż wyraz ciągu B, no a wyraz ciągu B jest zawsze nie większy niż wyraz ciągu C. Czyli dla każdego N mamy takie nierówności, że wyraz ciągu A jest nie większy niż wyraz ciągu B, a wyraz ciągu B jest nie większy niż wyraz ciągu C. No, i teraz dodatkowe założenie jest takie, że ten ciąg A dąży do jakiejś granicy. Dąży przy N dążącym w nieskończoność do jakiejś granicy, którą oznaczymy sobie powiedzmy, nie wiem, jako G. G, jak granica, to jest jakaś pewna liczba. No, i teraz ten ciąg C też ma granicę i to dokładnie tę samą. Czyli oba te ciągi A i C dążą do tej samej granicy. No, a dodatkowo. Wyrazy ciągu B są szacowane z dołu i z góry odpowiednio przez wyrazy ciągu A i wyrazy ciągu C. No i to twierdzenie o trzech ciągach mówi nam, że w takiej sytuacji nie ma innej możliwości, tylko ten ciąg B musi dążyć do tej samej granicy. Jak N dąży do nieskończoności, to wyrazy ciągu B dążą do tej samej granicy, do której dążą ciągi A i ciągi C. Czyli tą granicą również jest G. No i to jest twierdzenie o trzech ciągach. Jego się używa do tego, żeby obliczać granicę ciągu B wtedy, kiedy umiemy obliczyć granice ciągu A i ciągu C. Na ogół to się stosuje w ten sposób, że mamy jakiś ciąg, którego granicy nie umiemy obliczyć, ale potrafimy oszacować jego wyrazy z dołu przez jakiś ciąg, którego na przykład nie wiem, wyraz ogólny jest dużo prostszy, czy granica się liczy prościej. Umiemy oszacować z góry przez jakiś inny ciąg, który również jest z jakiegoś powodu łatwiejszy do obliczenia granicy. No, jeżeli takie oszacowania znajdziemy i dodatkowo są one tak dobrze dobrane, że ich granica jest taka sama, no to z tego możemy wywnioskować, że ciąg B ma również tę samą granicę. No i tak jak mówiłem, to samo twierdzenie można sformułować dla funkcji. Wtedy się nazywa twierdzeniem o trzech funkcjach. Czyli mamy funkcję powiedzmy, F od x, mamy funkcję G od x i mamy funkcję. H od x, niech się tak funkcje nazywają. No i one również spełniają takie nierówności, że wartości funkcji f są zawsze nie większe niż wartości funkcji g, no a wartości funkcji g są nie większe niż wartości funkcji h. No i to jest zwykle w jakimś otoczeniu jakiegoś punktu x0, w którym chcemy liczyć granicę. Czyli powiedzmy, że granica przy x dążącym do x0 z naszej funkcji f jest równa jakiejś liczbie g. Granica przy x dążącym do x0 z naszej funkcji h od x jest równa tej samej liczbie. No i podobnie jak dla ciągów, wnioskujemy z tego, i to jest treść twierdzenia, to jest jego teza, że granicą tej funkcji g, wtedy kiedy x dąży do x0, jest ta sama liczba, która była granicą tamtych dwóch funkcji. No jak to działa, to można sobie zilustrować na rysunku. Powiedzmy, że tutaj narysuję wykresy tych trzech funkcji. Mam układ współrzędnych. Gdzieś tutaj będzie nasz punkt x0, który zaraz zaznaczę, no ale najpierw narysuję sobie wykresy funkcji. Powiedzmy, że funkcja f ma taki przebieg. Tutaj jakoś tak się zmienia. Teraz mam funkcję h. Powiedzmy, że funkcja h zmienia się jakoś tak. No i tutaj gdzieś jest taki punkt x0, w którym to punkcie granice tych funkcji są takie same. Funkcji f i funkcji h. No i mam jeszcze funkcję g, to ja może podpiszę, że to jest funkcja f od x, to jest funkcja h od x, Też się staram kolorów pilnować, więc myślę, że jest to dosyć jasne. No a wartości funkcji g leżą zawsze pomiędzy wartościami funkcji F i wartościami funkcji H. Znaczy zawsze są większe lub równe od wartości funkcji F i mniejsze lub równe od wartości funkcji H. Więc nawet jeżeli ta funkcja G jakoś tutaj oscyluje, zmienia się w sposób dziwny, może nawet jest nieciągła, na przykład właśnie może być na przykład nieciągła, tutaj mieć jakieś skoki, ale zawsze się mieści pomiędzy tymi wartościami. Yy, które są wyznaczone przez wartości funkcji f i wartości funkcji h, no to nadzieję, że tutaj jakoś się w dziwny sposób zmienia. Może to być naprawdę bardzo pokręcona funkcja. No właśnie tak jak tu narysowano, można mieć gdzieś nieciągłość. No to to twierdzenie nam mówi, że mimo wszystko ona jak gdyby w otoczeniu tego punktu x0 jest ściśnięta pomiędzy tę funkcję f i funkcję h, czyli to jest nasza funkcja g od x. I granica tej funkcji w tym punkcie jest po prostu taka sama, jak granica tego górnego i dolnego oszacowania. No jest to dosyć intuicyjnie oczywiste, że tak musi być. Formalny dowód tego twierdzenia no to jest temat na kolejny film, być może. Tutaj się tym dowodem nie zajmuję, ale chciałbym, żebyście widzieli, że intuicyjnie jest to dosyć oczywiste, że tak musi być. Że wartości tej funkcji g. Skoro się mieszczą zawsze pomiędzy tymi wartościami funkcji h i f, a akurat w, w tym punkcie te funkcje dążą do tej samej wartości, no to ta funkcja g, nawet jeżeli jest nieokreślona w punkcie x0, no bo to na ogół się granicę liczy właśnie wtedy, kiedy ta funkcja g, na przykład w punkcie x0, w ogóle jest nieokreślona, no to jej granica wtedy, mimo wszystko, jest określona i jest równa dokładnie granicy tych funkcji f i funkcji h. No i to samo twierdzenie można sformułować dla granic jednostronnych. Tutaj miałem po prostu granicę obustronną. Gdybyśmy te funkcje mieli określone, określone tylko na przykład na lewo od punktu x0, no to wtedy to samo twierdzenie mielibyśmy dla granicy lewostronnej. Gdybyśmy te funkcje mieli określone tylko na prawo od x0, no to mielibyśmy granicę prawostronną i dla prawostronnej granicy to twierdzenie mogli sformułować. No i teraz pozostaje mi jeszcze opowiedzieć, jakie jest wyjaśnienie, tak jak obiecałem, tej nazwy, że to jest twierdzenie o policjantach. No więc wyobraźmy sobie, że idę pomiędzy dwoma policjantami z których obaj idą do tego samego komisariatu. No to z tego wynika, że ja też idę do tego samego komisariatu. Czyli tutaj jednym z tych policjantów jest funkcja F, drugim jest funkcja H, no a ja idę pomiędzy nimi. Oni mnie ograniczają z jednej i z drugiej strony, więc jeżeli oni dążą do tej samej granicy, do tego samego punktu, no to ja nie mam wyjścia, muszę się zmieścić pomiędzy nimi. No i to twierdzenie, tak jak już wspominałem przy okazji ciągów, służy nam do tego, żeby obliczać granicę tej funkcji G, Wtedy, kiedy ona jest właśnie jakaś dziwna, pokręcona i tak na pierwszy rzut nie widać jaka ta granica jest. No ale jeżeli tylko potrafimy znaleźć odpowiednie oszacowanie z dołu, odpowiednie oszacowanie z góry i to takie oszacowania, których granice umiemy obliczyć i dodatkowo jeszcze uda nam się znaleźć takie oszacowania, a to jest zwykle największa trudność, żeby ich granice były takie same. No bo jeżeli oszacujemy z dołu i z góry przez funkcje, których granice się nie pokrywają, no to takie oszacowanie nic nam nie daje. W sensie no, nadal nie wiemy, czy ta funkcja ma granicę, a nie wiemy, jaką ma granicę. Wiemy tylko, że, że po prostu jest ograniczona jakoś z góry, z dołu, ale nie wiemy, jaką ma granicę i czy w ogóle ma. Więc jeżeli znajdziemy takie oszacowania, górne i dolne, że one dążą do tej samej granicy, no to wtedy łatwo wywnioskować możemy, jaka jest granica tej naszej, nawet najbardziej dziwnej i pokręconej funkcji G.